Kamienica przy ulicy Polnej 40 kojarzy się oczywiście z osobą wielkiej pisarki Marii Dąbrowskiej, ale ma też w sobie ten dom pewne tajemnice. W świetle najnowszych badań dowiedzieliśmy się, że do tego domu przybywał bardzo często największy poeta Polski walczącej, Krzysztof Kamil Baczyński. Kamienica, która do tej pory włączyła się wyłącznie chyba z nazwiskiem Marii Dąbrowskiej, staje się czymś więcej. Mam nadzieję, że Maria Dąbrowska nie będzie zazdrosna o to, że no, podniesiemy w tym momencie wątek obecności Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, również właśnie w tym domu przy Polnej 40. Zresztą lista wybitnych postaci, które odwiedzały ten dom, które tutaj przebywały, które tutaj tworzyły, no jest jeszcze dłuższa. Myślę, że ten dom powoli staje się czymś więcej niż tylko kamienicą, w której pisała i mieszkała wielka pisarka polska, ale czymś jeszcze więcej, symbolem przedwojennej warszawskiej inteligencji. Jak się okazuje, na tym samym piętrze co Dąbrowska mieszkała Paulina Kmita, siostra matki największego poety Polski walczącej, czyli właśnie Baczyńskiego, a w zasadzie i przede wszystkim jego matka chrzestna. To ona właśnie w dniu 7 grudnia 1922 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela trzymała do chrztu małego Krzysztofa. Jej nazwisko panieńskie brzmiało Zieleńczyk, ale ponieważ była mężatką, to też później używała nazwiska męża, czyli Kmita. Krzysztof Kamil bywał u swej chrzestnej na Polnej często, acz nie sądzę, aby odwiedził kiedyś Marię Dąbrowską, choć do przelotnego Poznania dojść oczywiście na mogło. Maria Dąbrowska z pewnością za to nie przypuszczała, że tą samą drogą, czyli bramą wejściową do domu wiodącą od strony ulicy Polnej przechodził przyszły wielki poeta. No, nie sądzę, by mogła na niego zwrócić uwagę. Baczyński natomiast doskonale wiedział, kim jest lokatorka z mieszkania obok. Swe kroki oboje kierowali do dwóch odrębnych klatek schodowych, Dąbrowska do skromniejszej w lewo, w rogu dziedzińca, a Baczyński na prawo, do klatki tak zwanej paradnej, prowadzącej do bardziej eleganckiej części domu. Natomiast drzwi frontowe do mieszkania państwa Dąbrowskich znajdowały się vis-a-vis drzwi kuchennych do mieszkania pani Kmity. No, obecność zatem była bardzo bliska i zawężała się do odległości liczącej no, zaledwie kilkanaście metrów. Baczyński oglądał z okien mieszkania swej chrzestnej matki, a zarazem ciotki, ten sam widok co Maria Dąbrowska, tak dobrze znany, opisywany przez pisarkę skrupulatnie w literaturze, czyli widok na ulicę Jaworzyńską. Postaci związanych z literaturą i kulturą było w tym domu więcej. Dąbrowska, Baczyński, Stanisław Stępowski, jego syn, Kowalska, no i jeszcze tę listę możemy uzupełniać. Zachowało się bardzo ciekawe wspomnienie córki Pauliny Kmity, to znaczy pani Anieli Kmity Piorunowej, zmarłej w 1994 roku, historyk literatury, zresztą wieloletniej pracownicy naukowej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. To ona właśnie zredagowała wydania wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiele wierszy odzyskała, odszukała, ocaliła od zapomnienia. Mamy też ciekawą fotografię uliczną przedstawiającą młodego Baczyńskiego zmierzającego z Powiśla, to znaczy z ulicy Hołówki, ulicą Piękną w górę w stronę domu swojej ciotki, chrzestnej matki na Polną 40. Kamienica przy ulicy Polnej to w zasadzie dwa domy. Dom frontowy, jeszcze XIX-wieczny, stojący od strony Polnej i druga kamienica usytuowana od strony Jaworzyńskiej, wzniesiona no, w latach 1913-1917 na tej samej ukośnej parceli z identycznym adresem i tak zwanym numerem policyjnym. Trzypiętrowa kamienica przy Polnej należała do Kazimiery i Antoniego Kondrackich i tu ciekawostka. Z inicjatywy krewnego właścicieli, postaci wybitnej, mianowicie księdza prałata Andrzeja Kondrackiego, w domu od strony Polnej w roku 1916 siostry obliczanki uruchomiły bursę dla dziewcząt imienia Henryka Sienkiewicza, przeniesioną tutaj z ulicy Srebrnej. Przy ulicy Polnej 40 od 1918 roku znajdował się przede wszystkim dom główny zgromadzenia oraz główne archiwum sióstr.
Dopiero w roku 1962 władze PRL-u zabroniły siostrom dalszej działalności i zamknęły bursę przy Polnej 40. Ogromne zmiany w sytuacji domu związanego z osobą Dąbrowskiej i Baczyńskiego przyniosło ostatnich kilka lat. To znaczy inicjatywa wzniesienia biurowca pod nazwą Polna Corner z roku 2015. To był początek zmian. I chciałoby się powiedzieć, tu zaszła zmiana, cytując słowa pisarki. Najpierw dokonano wyburzenia bocznej oficyny kamienicy przy Jaworzyńskiej. Oficyna wyrwana była z kontekstu dawnej zabudowy i straszyła wszystkich dosłownie ślepymi ścianami. W trakcie realizacji MDM-u i przebijania ulicy Waryńskiego w początku lat 50. rozebrano bowiem budynki, do których przylegała. Frontowa część kamienicy zawsze zaskakiwała. Nie miała bramy ani żadnego innego wejścia. Odnosiło się wrażenie, że mieszkańcy przestawiali drabiny, by po nich dostawać się do środka. Bo do budynku przy Jaworzyńskiej wchodziło się od strony Polnej. Patrząc ze swego okna, pisarka była świadkiem zmieniającego się pejzażu. Widok z jej okna zmieniał się w czasie budowy MDM-u, bo poznikały kamienice z sąsiedztwa i ukazał się widok nowej, szerokiej ulicy, której nigdy tu przedtem nie było, biegnącej aż po Plac Konstytucji, czyli ulicy Ludwika Waryńskiego, otoczonej stalinowską architekturą, tak bardzo dla Dąbrowskiej nieprzyjemną. Wcześniej kameralna i przytulna Jaworzyńska odmalowywała przed jej domem zupełnie inny, zaciszny pejzaż, a pozostałości dawnej osady królewskiej pod nazwą Nowa Wieś, jeszcze z wieku XVIII, tworzyły taką atmosferę, można powiedzieć, półwiejską. Kiedy nowy budynek biurowca ukończono, przystąpiono do remontu kamienicy i przeprowadzono go świetnie. Dziś dom wygląda po prostu wspaniale, z tynkami jaśniejącymi w kolorze śmietankowym, z przepięknymi balkonami i innymi elementami pięknej elewacji. Podobnie jest też na dziedzińcu i na klatkach schodowych. Przybyła jeszcze brama przebita z dziedzińca na Jaworzyńską. Nazwiska projektanta domu frontowego nie udało się nigdy ustalić, natomiast oficynę zaprojektowała spółka architektów Henryk Stiefelman i Stanisław Weiss. W sierpniu 1917 roku do położonego właśnie w tej oficynie na drugim piętrze mieszkania pod numerem 31 wprowadziło się młode małżeństwo, porucznik Marian Dąbrowski z żoną Marią. Wiemy dużo o siostrze matki chrzestnej Baczyńskiego, czyli o Stefanii Zieleńczyk, matce poety, bywającej również na Polnej. Była nauczycielką, autorką podręczników dla dzieci, pochodziła z asymilowanej rodziny żydowskiej. Urodziła się w roku 1890 w Warszawie. Była córką Maksymiliana i Karoliny z domu Hirschman. Jej brat, a wuj Baczyńskiego, Adam Zieleńczyk, w czasie okupacji przebywał w getcie warszawskim. Stefania poznała swego męża, Stanisława Baczyńskiego, podczas studiów we Lwowie. W latach międzywojennych wykładała w seminarium nauczycielskim Katolickiego Związku Polek w Warszawie. Zmarła 15 maja 1953 roku. Ostatnio przebywała w zakładzie opiekuńczym. Pochowano ją wedle życzenia z medalikiem świętego Krzysztofa odnalezionym podczas ekshumacji zwłok Krzysztofa Kamila w roku 1947. Spoczęła na Powązkach Wojskowych w kwaterze legionowej, gdzie spoczywał jej mąż Stanisław Baczyński. Paulina Kmita przeżyła Holokaust, podobnie jak matka Krzysztofa. Nie trafiła do warszawskiego getta. I tak jak Baczyńscy, matka i syn pozostała na tzw. stronie aryjskiej, salwując się ucieczką do Częstochowy pod koniec 1943 roku. Fakt, że dom przy ulicy Polnej 40 wiąże się blisko z postacią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego rodziny, szerzej znany na pewno nie jest. Ale są i inne miejsca, niestety zapomniane i nieupamiętnione. Oto w Bukowinie Tatrzańskiej, tak, na Olczańskim Wierchu pod numerem 75 do dziś stoi drewniany dom należący kiedyś do rodziny Kmitów. Krzysztof Kamil Baczyński wraz ze swym przyjacielem Stanisławem Ryszardem Bychowskim spędził tam swoje ostatnie wakacje w sierpniu 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Baczyński od najmłodszych lat cierpiał na astmę, stąd jego wyjazdy w celach podratowania zdrowia, między innymi do Jugosławii, i pobyty właśnie w Bukowinie Tatrzańskiej. Można powiedzieć, że jak każdy młody człowiek, świeżo zresztą upieczony maturzysta, był radosny i beztroski, wędrował z przyjaciółmi po górach, bawił się, leniuchował, odpoczywał.
Natomiast te piękne widoki z bukowiańskich wierchów były inspiracją do jego wielu wierszy pisanych już w czasie okupacji. Poza tym w Kmitówce 27 lipca 1939 roku dowiedział się o śmierci swojego ojca. Wiadomo, że Baczyński szykował się na studia w warszawskiej ASP dzięki pomocy Fernonda, to był poeta i lektor na Uniwersytecie Lwowskim. Dzięki temu Baczyński miał szansę na studia we Francji nawet. Właściwie wszystko było już załatwione, wiza gotowa, na przeszkodzie stanęła śmierć właśnie ojca, no i oczywiście wybuch wojny. Kmitówka dziś nie należy już rzeczy jasna do rodziny Kmitów, ale stoi, istnieje. No i jest to niewielki parterowy dom, dziś już właściwie mocno szczerniały, kryty blachą, ale utrzymany bardzo dobrze. Aniela Kmita-Piorunowa, Polna 40, garść wspomnień o domu i jego mieszkańcach. Styczeń 1981. Kiedy przygotowując niniejsze artykuł wspomnienie, dotarłam od strony ulicy Waryńskiego do niewielkiego podwórza, na które wychodzą okna oficyny, a stamtąd na jedną z pięciu klatek schodowych prowadzących do mieszkania numer 25 na drugim piętrze. Trudno mi było oprzeć się uczuciu głębokiego wzruszenia. W tym mieszkaniu przeżyłam dzieciństwo i młodość, 27 lat życia. Zamieszkałam tu w czerwcu 1917 roku jako mała dziewczynka, a wyszłam z niego, aby już nie wrócić, na parę dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Odtworzona pieczołowicie z nielicznych zachowanych szczątków i przechowywana w Archiwum Państwowym Miasta Warszawy, domowa książka meldunkowa domu przy ulicy Polnej 40. Posiada niestety, jeśli chodzi o okres przed 1939 rokiem, liczne braki i luki. Niektóre jednak zapisy w książce meldunkowej ocalały, a wśród nich ocalał zapis dotyczący lokalu numer 31, stwierdzający, że w sierpniu 1917 roku zameldowana w nim została Maria Dąbrowska. Lokal ten położony w lewej oficynie na drugim piętrze przylegał jedną ze ścian do mieszkania moich rodziców, Pauliny i Zygmunta Kmitów. Drzwi kuchenne do naszego lokalu i drzwi frontowe mieszkania Marii Dąbrowskiej dzieliła parometrowa szerokość klatki schodowej. Ten fakt, jak i to, że pani Dąbrowska przez wiele lat nie posiadająca własnego telefonu, często korzystała z naszego. Zabawny, ale do dziś pamiętam jego numer 9159. Jak i również to, że interesowała się od wczesnej młodości zagadnieniami spółdzielczymi. Wiele wspólnych zainteresowań połączyło ją z moim ojcem, współzałożycielem i długoletnim pracownikiem SPOŁ-em. Wszystko to spowodowało, że nasze stosunki z panią Marią miały charakter, można to tak nazwać, bliskiego, zażyłego sąsiedztwa. Może nawet więcej. Ta wspólnota telefoniczna siłą rzeczy musiała nas włączyć w różne sprawy osobiste i rodzinne sąsiadki. Kontakty z mieszkaniem numer 31 zacieśniły się jeszcze bardziej od roku 1927, kiedy zamieszkał w nim zaprzyjaźniony z pisarką Stanisław Stępowski. Udział w pracach Instytutu Gospodarstwa Społecznego zbliżył go z innym mieszkańcem naszej kamienicy, Henrykiem Kołodziejskim, historykiem, ekonomistą i działaczem społecznym, który wraz z żoną i synem zajmował lokal numer 26, również na drugim piętrze, sąsiadujący z naszym mieszkaniem. Wiele wspólnych zainteresowań wiązało ze sobą Zygmunta Kmitę, Henryka Kołodziejskiego i Stanisława Stępowskiego. Toteż spotykali się często, a do zacieśnienia kontaktu w czasie okupacji przyczyniło się m.in. i to, że obowiązująca godzina policyjna utrudniała spotykania na mieście, ułatwiała natomiast więzy międzysąsiedzkie. Układ naszych trzech mieszkań umożliwiał szybkie przechodzenie z jednego do drugiego lub trzeciego, bez schodzenia i ponownego wchodzenia na drugie piętro. Przy czym nasze mieszkanie, jako leżące w środku, było właśnie tym przechodnim. Ta ostatnia okoliczność przyczyniła się później, po śmierci mojego ojca, który zmarł w listopadzie 1942 roku, do tego, że panowie Kołodzieński i Stępowski, którzy przy spotkaniach korzystali oczywiście nadal z wygodnego przejścia, pozostawali ze mną w stałym kontakcie, poczuwali się przy tym jakby do opieki nade mną. A wyrażała się ona przede wszystkim zaopatrywaniem mnie przez obu sąsiadów w konspiracyjną bibułę. Zdarzało się nieraz, że w mieszkaniu znajdowało się tej bibuły tyle, że można było nią obsłużyć kilkunastu odbiorców. Przechowywałam niebezpieczne pakunki przez noc, aby rano przekazać się dalej, a wieczorem opiekunowie dostarczali następną partię. W 1943 roku Stanisław Stępowski przyszedł do mnie z zapytaniem, czy zgodzę się przechować u siebie teczki z rękopisami prac Ludwika Krzywickiego. Wielki uczony,
twórca Instytutu Gospodarstwa Krajowego, ostatnie lata życia, zmarł w czerwcu 1941 roku, poświęcił pracy naukowej. Owocem jej była zawartość tych właśnie teczek, które trzeba było gdzieś bezpiecznie przechować. Oczywiście wyraziłam zgodę i teczki przeleżały w moim pokoju w kącie ukrytym za rozłożystym kredensem aż do powstania. W pierwszych dniach sierpnia zostały wraz z rękopisami Marii Dąbrowskiej i rękopisem pamiętniku Stępowskiego przeniesione do piwnicy przy ulicy Polnej 40, a w listopadzie, podczas organizowanej przez Stanisława Lorenca głośnej akcji ratowania zbiorów, przewieziono do Podkowie Leśnej. Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym, smukłym dzbanie, skrzypiec ma smutek i roślin śpiewanie. Więc pokochałeś je. Jak ruczaj sobie przed oczy stawiasz, aby twarze obie, i ta odbita, i twoja prawdziwa, były jak jeden ruch, co poukrywa ziemię jak pożar i niebo jak jaśmin, na które jedno serce jest małe i ciasne. I pokochałeś jeszcze ziemię grozy z ognistym śladem wielkich kroków bożych, ziemię, gdzie bracia popieleją z tobą, gdzie śmierć i wielkość, jak dwa gromy, obok stoją u skroni i skrzydłami biją tym, co umarli i tym, którzy żyją. Więc pokochałeś jej rzek, bicz srebrzysty i białe pióra mazowieckiej Wisły i góry ciężkie jak chmury na ziemi i ludzi skutych i tak żyjesz niemi. I kiedy z szablą rozpaloną stoisz u huraganów ostatniego boju i kiedy broń jak życie w dłoni ważysz, a nie masz łzy na sercu i na twarzy, gdy rzucasz ciało jak puchy świetliste, wiotkie jak śpiew, a z nim odbicie czyste, by mieć twarz jedną, nieodbitą w ciszy, napiętnowaną śmierci czarnym krzyżem. Myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześniło. Urodziłem się na ulicy Solec w szpitalu, co jakoś określiło mój stosunek do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To była jedna z rzeczy, jakie określiły mój stosunek do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ja nie mówię tutaj jako historyk literatury, tylko jako poeta, a jednocześnie jako chłopak z Powiśla. Dla mnie samo brzmienie Krzysztof Kamil Baczyński, ten trójpodział, był bardzo zbieżny i budził taką samą nabożność jak Cyprian Kamil Norwid, albo Jan Sebastian Bach, albo Wolfgang Amadeusz Mozart. Chyba najpierw uległem tym dźwiękom. Potem oczywiście była mama, która mnie rodziła właśnie na Solcu i która później, kiedy przechodziliśmy przed szpitalem, w którym się urodziłem, zawsze mówiła: zobacz, co za zbieżność, ty się urodziłeś w tym miejscu, a tutaj niedaleko Krzysztof Kamil Baczyński brał z Basią ślub. I to też było na ulicy Solec. Potem był mój ojciec, który pochodził z Płońska, spoza Warszawy, i który po wojnie dorabiał sobie jako przewodnik petetekowski i zabierał mnie na różne wycieczki. I pamiętam, że jedną z tras jego, a właściwie stałym punktem każdej wycieczki, było podjechanie na plac teatralny, pod Pałac Blanka i jego opowieść o tym, jak zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Opowiadał o tym ludziom na ogół spoza Warszawy i potrafił cytować całe fragmenty Baczyńskiego z głowy, z pamięci, co mi szalenie imponowało. Miał bardzo ciepły głos i do dzisiaj wydaje mi się, że Baczyński miał głos mojego ojca. Moja mama uwielbiała wiersze miłosne Baczyńskiego i w ich duchu mnie wychowała. Natomiast później, kiedy miałem 14 lat, mieszkaliśmy w Alejach Ujazdowskich, poszedłem do liceum imienia Stefana Botolego i znowu Baczyński. Tak, Szare Szeregi, Baczyński. I tam był troszkę kult Baczyńskiego, ale to nigdy nie był taki kult ciężki. To znaczy, to był kult szalenie inspirujący, lekki. Zresztą Szare Szeregi i żołnierze z pokolenia Baczyńskiego byli właściwie żołnierzami, niemalże których nie eksponowano.
To znaczy, to byli żołnierze, których lepiej było zamknąć w takiej szafce z poezją miłosną, choć albo z poezją katastroficzną, czyli taką, która przeczuwała losy wojenne. Ja się Baczyńskim bardzo przejmowałem. Czytałem go bardzo dużo, uczyłem się go na pamięć, znam całe wielkie fragmenty Baczyńskiego. Przejmowałem się zarówno poezją jego miłosną, jak i poezją tą katastroficzną, wizyjną, filozoficzną. Zawsze mi się wydawało, że jest zawieszony pomiędzy Norwidem a Słowackim. W szukaniu jakiegoś jądra i sensu poezji, a z drugiej strony właśnie w poszukiwaniu muzyki. W Baczyńskim według mnie te dwie postaci się spotkały. Wydawał mi się też bardzo przystojnym człowiekiem, bardzo pięknym. I myślę, teraz jak na przykład mam moich przyjaciół Włochów, profesorów Włochów, między innymi profesora André Ceccarellego, wielkiego polonistę z Bolonii, to zawsze mówię, że wygląda jak Baczyński, bo jest bardzo piękny, ma ładnie ułożone włosy i ma w sobie coś takiego szlachetnego i miękkiego jednocześnie, takiego twardego, surowego, jakiś rodzaj starej duszy, która jest w nim, przeczucie losu, a z drugiej strony taka uprzejmość, można powiedzieć, ale też czułość. Byłem bardzo na wielkim nasłuchu na Baczyńskiego. Pamiętam wystawę, która została zorganizowana w Muzeum Literatury, którą bardzo przeżyłem. Pamiętam, że została do tej wystawy wykorzystana muzyka Stevie Wondera, co mi się wydawało zaskakującym zestawieniem. I chodziłem na nią wiele razy i pamiętam, że chodziłem tam między innymi z pewną dziewczyną i pamiętam, że strasznie ryczeliśmy na tej wystawie. Tak, przy tej bardzo wzruszającej muzyce. Stamtąd pamiętam mnóstwo obrazów i takich sugestywnych, samookreślających się takich definicji poety. Jego charakter pisma, no to wszystko robiło na mnie wielkie wrażenie. Krzysztof był chłopcem bardzo bezpośrednim, odznaczającym się olbrzymią prostotą. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy wtedy można było przewidzieć w nim tę przyszłą wielkość, stanowczo zaprzeczyłabym. Dla mnie samej, wtedy kiedy spotkałam się z jego twórczością i z ogromem tej twórczości, było to czymś absolutnie zaskakującym. I jakoś nawet w dalszym ciągu trudno mi, kiedy przypominam sobie właśnie jego jako chłopca, trudno mi jakoś zestawić ze sobą te dwa jego wcielenia, jeśli tak można powiedzieć. On jako chłopiec, jako brat cioteczny, jako uczeń, a jednocześnie jako ten naprawdę wielki poeta, który uzyskał tak olbrzymie uznanie w społeczeństwie. Był chłopcem bardzo wrażliwym, bardzo subtelnym, co przede wszystkim znajdowało wyraz w jego stosunku do matki. Matko, czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny snów o sławie, zwycięstwie i życiu bez klęsce, marzone i zaklęte z Bogiem, sławą, synem? Matko, czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny, godziny zgonów, życia podeptane butem, rozbite na minuty i sekundy bólu, w ostrza broni i walki potrzebą przekute, ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą? Były dni rozpalone szczęściem niezmierzonym, były dni zachlapane błotem lilie białe, były dni jak perłami usiane korony, były dni ciche, smutne, nijakie, nieśmiałe. Ty zawsze jesteś we mnie, trwasz we mnie krwiopłynem i trwasz tak ziemsko, jednak nadczasowo, jak Chrystus cudze przyjmująca winy i cudze krzyże niosąca nad głową. Nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna, nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach. Miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna i jedyna, wzajemna, bez rany poznana. Wczesną wiosną 1963 roku pani Maria Dąbrowska zwróciła się do mnie z propozycją wynajęcia jej przyjaciołom jednego pokoju w moim dość luźnym teraz mieszkaniu. Po śmierci ojca, w związku z coraz bardziej nasilającymi się nalotami na Warszawę,
Matka postanowiła wyjechać, zabierając mojego 3-letniego wówczas synka Józia do Częstochowy, gdzie było znacznie bezpieczniej. Chodziło o Annę i Jerzego Kowalskich, mieszkających dotychczas we Lwowie, skąd zamierzali przenieść się do Warszawy. Najbliższe sąsiedztwo ze mną, tłumaczyła mi pani Dąbrowska, bardzo by nas urządzało, chcemy bowiem prowadzić wspólne gospodarstwo. Zgodziłam się natychmiast. Wiedziałam oczywiście, kim są moi przyszli sublokatorzy. Znałam ich jako autorów kilku napisanych przed wojną książek i zbiorów opowiadań. Byłam potem bardzo wdzięczna pani Marii za tych sublokatorów. W sytuacji, w jakiej wtedy żyliśmy, codzienny kontakt z ludźmi tak kulturalnymi i tak poza tym sympatycznymi, jakimi byli oboje państwo Kowalscy, pomagał niewątpliwie znosić ponure bytowanie okupacyjne. Ich pobyt dostarczał mi ponadto nieoczekiwanej przyjemności. Otóż pokój, który zajmowali, przyległ do mojego pokoju i był od niego oddzielony dwuskrzydłowymi drzwiami. Drzwi takie, choć oczywiście zamknięte, pozwalają przy pewnym wysiłku słyszeć, co się dzieje w sąsiednim pokoju. A właśnie tam, jak pisała Maria Dąbrowska, któryś z moich znajomych, wielkiej miary uczony, by przeżyć, dawał m.in. lekcje angielskiego. To opowiadanie pani Zosia w tomie Gwiazda Zaranna. Ale profesor Kowalski udzielał również lekcji języka francuskiego. Gdy się zdarzało, że byłam w domu podczas odbywania się lekcji mojego ulubionego języka, najbezczelniej w świecie przykładałam ucho do drzwi i wsłuchiwałam się we wspaniałą francuszczyznę mego sublokatora, który często czytał głośno duże fragmenty literatury francuskiej. Państwo Kowalscy przebywali w moim mieszkaniu do 7 sierpnia 1944 roku, będąc w nim wówczas wobec mojego wyjazdu z Warszawy jedynymi gospodarzami. Później, wobec coraz bardziej zmagającego się ostrzału, przenosili się razem z panią Dąbrowską i panem Stępolskim w inne miejsca, między innymi przebywali w magazynach biblioteki przy Koszykowej. 7 września wrócili na Polną, a wreszcie 2 października w tragicznej gromadzie wygnańców opuścili miasto po kapitulacji. Kiedy powrócili do Warszawy, nie umiem powiedzieć. W każdym razie, gdy ostatni raz w marcu 1945 roku odwiedziłam swoje mieszkanie, aby zabrać trochę ocalonych rzeczy, spotkałam tam profesora Kowalskiego. Było to nasze ostatnie widzenie. Wkrótce wyjechał z żoną do Wrocławia, gdzie podjął pracę nad odbudową uniwersytetu. Zmarł w 1948 roku. Mario, obłoków ciszą. Ciężko nam Boga dźwigać. Jeszcze ciężej odrosły świat. Nieba wysokie ciężej. Nieba nad nami wiszą jak przykazania ciemny kwiat. Mario, tak bardzo boli. Powiedzmy słowem prostym oto wszystko, całą maluczkość serc. Tu oto świty skazańców, tu oto dzieci, co rosły. Tu oto Mario milcząca, nawet przed Bogiem śmierć, żeby się jeszcze unieść. O, natchnie ciepła muzyka, ale już ziemia za ciężka. To dusze martwe jak ołów, ciała i groby za ciężkie, stężałe bryły mozołu, dym, płomień nad nami wykwita. Cierpienie to kula, koło rzeźbi, lecz toczy się dokąd? Mario przeczysta, oto są dłonie wyschłe jak ruczaj, z których by takie ogrody, zielone wybuchy drzew, z których by domy jasności. A teraz oczy, nauczaj, jak w baldachimy przestrzeni trwogę zamienić i gniew. Oto maluczkość nasza. Śpiewaj, święta, nie ustań. Czym wyższa to pola śpiewu, tym bliżej dosięgnąć z dna. Kończę. Oto już wszystko. Jak wióry wyschłe mam usta, nimi ocicha. Ciebie jak wizerunek wycisnąć w twardych dniach. Potem, nie wiem, jakoś obezwładniła mnie myśl, a właściwie zgromiła mnie myśl, że mogą istnieć jeszcze świadkowie życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I pomyślałem sobie, no to już są lata późniejsze oczywiście, to są lata po moich studiach, to są już lata, można powiedzieć, pisarskie, ale takie jeszcze nieotwarte, ze względu na to, że było to chyba w czasach stanu wojennego. Pamiętam, że pytałem co starszych znajomych, którzy byli związani z literaturą, czy znali Baczyńskiego. I pamiętam zaskakującą dla mnie odpowiedź mojej przyjaciółki, wielkiej, wspaniałej, wielkiej, gigantycznej poetki Julii Hartwig, która powiedziała, że Baczyński nie
Jego nie poznała, ale na wykładach profesora Krzyżanowskiego na tajnym uniwersytecie, na tajnych wykładach spotkała Gajcego. No to już jakoś się przybliżyliśmy do Baczyńskiego i już byłem szalenie podniecony, podekscytowany. Innym razem, kiedy już przymierzałem się do książki o Zuzannie Ginczance, poszedłem do Ryszarda Matuszewskiego, zapominanego powoli krytyka, wspaniałego człowieka, który miał też talent właśnie do bycia w towarzystwie, do wchodzenia do towarzystwa jako ten najmłodszy. Między innymi bywał przy stoliku Gombrowicza i no, wiele rzeczy wokół niego się działo. Też miał szczęście chodzić do jednej klasy z Janem Nowakiem Jeziorańskim i Janem Twardowskim. Spytałem go, pamiętam, o Zuzannę Ginczankę, czy ją znał. Pytałem bez żadnej wiary, a on powiedział: Zuzie, oczywiście, spotkałem ją na imieninach u dwóch Jurków, czyli, uwaga, Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego. I spotkał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No istnieje taka, ja zresztą napisałem taki wiersz o relikwiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Pisałem kiedyś reportaż, bo mnie zaintrygowała postać świętego Jana z Dukli. I zakonnik, który pilnował grobu świętego Jana z Dukli, mówił mi, że tam są w środku relikwie pierwszego stopnia, ale trumna jego jest drugiego stopnia, ale jeżeli potrę jakąś chusteczką, to będzie trzeciego stopnia. No ja sam będę relikwią czwartego stopnia. I Ryszard Matuszewski stał się dla mnie taką żywą relikwią drugiego stopnia, no bo widział Baczyńskiego na własne oczy. Bardzo mnie podniecało zawsze to, że ktoś kogoś widział. Ktoś, kto dla mnie jest fascynujący, ale jednocześnie trochę schłodzony nieobecnością. Schłodzony tym, że bardziej go, no, mogę się o nim dowiedzieć, bardziej szukać kontaktu przez treści, czy przez słowa, przez styl, ale nie fizycznie. Bardzo lubię pamiątki organiczne i kontakt fizyczny z ludźmi. Wtedy, kiedy wchodzę do domu, gdzie mieszkała bardzo droga mi osoba, na przykład Ginczanka czy Cezary Paweze, to zawsze zdejmuję buty i modlę się za nich stopami. Taki mam obyczaj. I pamiętam, że u Ryszarda Matuszewskiego na wiadomość, że on poznał Baczyńskiego, zdjąłem buty. Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To była gorączka, to był szał dla mnie. Był wspaniałym człowiekiem. Później oczywiście szukałem tropów, jak rozumieć Baczyńskiego. I oczywiście te wiersze miłosne są może odczuwane najbardziej tkliwie, czule, ale też może najbardziej powierzchniowo, z tym, że naprawdę powierzchnia nie ma w sobie nic złego. Po prostu najbardziej bezpośrednio do mnie docierały. Ja zawsze byłem kultorem miłości, jestem zakochany w miłości, od kiedy pamiętam. Jako poeta również i dużo o niej piszę. Natomiast później zacząłem zastanawiać się nad sytuacją życiową Baczyńskiego i wyszło mi, że ten jego katastrofizm, o którym się uczyliśmy w liceum i o którym później mnóstwo czytałem, ma swoje głębokie uzasadnienie. Otóż wyobraziłem sobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jeszcze zdążyłem to skonfrontować z moim tatą, kiedy już był na emeryturze. Otóż Krzysztof Kamil Baczyński był po matce Żydem. I żył w czasach przedwojennych, a później w czasie wojny widział między innymi płonące getto. Tak, i zacząłem się zastanawiać, czy nie miał prawa człowiek pochodzenia żydowskiego z matką Żydówką, którą kochał bardzo, i ten stosunek do matki jest czymś też dla mnie bardzo intrygującym, czy nie mógł być zaniepokojony w skali katastroficznej po prostu. Czy z tej rzeczywistości, która była wokół niego, nie można było wyciągnąć intuicyjnych, delikatnych, takich membranowych wniosków dotyczących właśnie losu. Czy nie można było czerpać przerażenia, które częściowo, owszem, należały do nastrojów artystycznych, ale częściowo były tym czymś, co na przykład ja odczuwam w obecnej Polsce, kiedy zastanawiam się nad klimatem no, nieprzychylnym ludziom odstającym od normy na przykład. To jest coś, co mnie zastanawia i myślę, że Krzysztof Kamil Baczyński, jak wielu poetów, nie będąc analitykiem polityki,
miał taki instynkt, wyłapywał troszkę jak radar różne sygnały świata. I stąd te sygnały świata były tak mocne. Otóż to było getto ławkowe na przykład na Uniwersytecie Warszawskim. Stąd czerpał sygnały, które potem przetwarzał w coś w rodzaju takiego twardego rozeznania, takiej twardej pewności, że ten świat ulegnie spaleniu, ulegnie zniszczeniu. Oczywiście na te moje wszystkie odkrycia, intuicje, jak Państwo widzą, nie głębokie, ale takie zaświadczające raczej o moim zaangażowaniu w poetę, który po prostu był jednym z moich poetów, jest jednym z moich poetów do dzisiaj. Do dzisiaj jest to jeden z najważniejszych dla mnie poetów, który mnie jakoś konstytuował. Na to nałożyły się oczywiście ówczesne wydarzenia i interpretacje. I nie mogę nie wspomnieć tutaj o Ewie Demarczyk i o jej wykonaniu pieśni skomponowanej przez Zygmunta Koniecznego. To przecież zawładnęło naszą wyobraźnią kilku pokoleń żyjących w tym samym czasie. Tak? I nałożyło pewien sposób odczuwania tej grozy. Nie tylko obrazy tego przerażenia, ale również muzykę i rytm tego przerażenia. Przypomnijmy sobie tę muzykę, którą słyszymy w wykonaniu właśnie wielkiej Ewy Demarczyk. Cóż, póki życia będę czytał Baczyńskiego, póki życia będę chodził po Solcu z poczuciem, że dotykam jakoś tam ziemi dla mnie poetycko i ludzko świętej. Do dzisiaj, myśląc o miłości, będę myślał o Iwaszkiewiczu, który pisze na przykład, mówi na witrażu Izoldy do Tristana, nie jest miłość prawdziwa, jeno malowana, ale będę myślał o wcieleniu tej miłości właśnie u Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tak? O tej prawdzie miłości, która jest wystawiona również na bardzo twardą próbę życia. Będę myślał o głębokich źródłach poezji, którą potem się zamyka w różnych izmach, a które są po prostu pewnym zespołem nastrojów i treści, które płyną z takiego dotykania rzeczywistości, która w jego przypadku była rzeczywistością, jak dla jego rówieśników, z rzeczywistością złowrogą, chociaż jego mikrokosmos był bardzo często bardzo łaskawy, bo zawierał w sobie elementy przyjaźni i miłości z tego powodu. Bardzo ciepłego i atrakcyjnego rodzicielstwa, domowych autorytetów, domowej wymiany myśli i ciepła. Krzysztof Kamil Baczyński w tych trzech imionach, raczej w dwóch imionach i nazwisku, jest zawarty i rytm, i wiersz, i jest zawarte jakieś dostojeństwo, jakaś nabożność moja do niego, która nie jest nabożnością na klęczkach. Nie, ja go mam za jakiegoś kolegę. Przypomnę też, że za kolegę go miała Wisława Szymborska. Jeżdżę do Astorii, ponieważ jest to dom pracy twórczej w Zakopanem. I kiedy wchodzę do Astorii, do stołówki, to widzę tego Baczyńskiego z wiersza Wisławy Szymborskiej. Co by było, gdyby przeżył? Tak? No, chodziłby do stołówki w Astorii. Byłby bardzo zwykłym człowiekiem, może nie byłby tak atrakcyjny. Pewnie, że wolałbym, żeby żył. I co mnie jeszcze poraża, to jest to, że nie jest rzeczą niemożliwą, żeby on nie dotrwał do naszych czasów. Ludzie dożywali naszych czasów. Pamiętam, że kiedy zbierałem materiały do książki o Zuzannie Ginczance, nagle spotkałem jej najbliższą przyjaciółkę, Lusię Stauber. I ona żyła. O rok młodsza od Zuzanny Ginczanki, jeszcze kilka lat temu. I sobie pomyślałem, że tak też nie cierpię tej strasznej wojny, że nie dali mi tego organicznego, fizycznego kontaktu z tymi ludźmi, że nie dali mi poczuć ciepła podanej ręki, oddechu. No to wszystko powtarza, te odczucia powtarzają się w chwili, kiedy myślę o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Osób, które pamiętały osobiście Baczyńskiego, dziś już pośród nas nie ma. Jedną z ostatnich, zresztą zmarłą niedawno, bo w roku 2019 był żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, uczeń gimnazjum Rejtana, pan Tytus Karlikowski.
Zachowało się nagranie jego wspomnienia o losach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w okresie Powstania Warszawskiego oraz relacja o jego śmierci. Przyszedł od razu do nas, kiedy żeśmy stanowili już grupy szturmowe szarych szeregów, dlatego rola Krzysztofa była dość ciężka. Z jednej strony Krzysztof był od nas o szereg lat starszych. Krzysztof miał już wtedy 22 lata. Jego spojrzenie na życie, na przyszłość polskie była inna. Inne spojrzenie było również nasze. Myśmy podchodzili do tego jak do czegoś naturalnego, jak do spełnienia obowiązku, bez zastanawiania się nad przyszłością. Krzysztof niewątpliwie myślał o przyszłości. Krzysztof zastanawiał się, jak się ukształtują poglądy nasze, jak się ukształtują sprawy w przyszłej Polsce po zakończeniu działań wojennych. Starał się nas w wielu przypadkach jakoś przygotowywać do tego przyszłego życia poprzez rozmowy z nami. Krzysztof nie czuł się z powołania wojskowym, w odróżnieniu od nas, którzy żeśmy w większości marzyli o tym, żeby w przyszłości być jakimiś żołnierzami, wybitnymi oficerami. Dlatego też jego sytuacja była szczególnie ciężka, gdyż musiał z nami mieć zbiórki, musiał chodzić do podchorążówki na swoje wykłady, musiał chodzić na odprawy dowódców drużyn, sekcji itd., itd., więc miał czas zajęty. Dlatego z perspektywy lat naprawdę z podziwem patrzę, jak on potrafił to wszystko razem jakoś powiązać, tym bardziej, że był tym poetą i przeżywał to w dwójnasób. Starał się być bardzo koleżeński, potrafił nam również przekazywać po zakończeniu zbiórek swoje utwory, także byliśmy nieraz jego pierwszymi odbiorcami tego, co on, powiedzmy, napisał. Niektóre oczywiście Krzysztof nas uczył, jako barbaro. Dochodziło do częstych konfliktów faktu, że Krzysztof był pomijany przy niektórych akcjach. Krzysztof nie należał do silnych fizycznie osób, także dowództwo nasze często po prostu oszczędzało go, nie wysuwało jego do akcji. Z Krzysztofem przetrwaliśmy i walczyliśmy cały okres 1943 roku we wszystkich akcjach, aż do czerwca 1944 roku, kiedy żeśmy się znaleźli razem wszyscy na bazie leśnej w lasach nad Bugiem w okolicy Wyszkowa, gdzie mieliśmy za zadanie przejść przeszkolenie w walce partyzanckiej. Tam dowiedzieliśmy się, że Krzysztof odchodzi od nas. Zaskoczył nas rozkaz przejścia Krzysztofa w ogóle na inne stanowisko, na stanowisko, nazwijmy to, oficera kulturalnego, który miał się zajmować między innymi i kroniką naszego batalionu. Krzysztofowi jednakże ta funkcja nie odpowiadała zupełnie, gdyż Krzysztof chciał być jednym spośród nas, chciał być żołnierzem, on chciał walczyć, tak jak każdy z nas walczył. Nie przyjął wówczas tej propozycji przejścia na to stanowisko, odmówił i przeszedł do naszego bratniego batalionu Parasol na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu. Pierwszego dnia został odcięty od swojego oddziału, przyłączył się do oddziału walczącego w okolicy Placu Teatralnego. Tam brał udział w walkach o ratusz, o Pałac Blanka i tam zginął. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie, a więc 100 lat temu. Był synem Stanisława Baczyńskiego, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, zresztą żołnierza Legionów Polskich, właściwie też i oficera tak zwanej dwójki, czyli wywiadu, pisarza, krytyka literackiego, historyka literatury, powieściopisarza i publicysty. Zresztą napisał nawet taki wspaniały podręcznik Literatura piękna Polski porozbiorowej 1794-1863. Ten podręcznik był obowiązujący w Polsce w latach 30. Był też synem powstańca roku 1863, a więc Krzysztof Kamil był tegoż powstańca wnukiem. Wykładał w Wilnie, dlatego bardzo często wyjeżdżał, no i nie było go w domu. Natomiast matka
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stefania z domu Zieleńczyk, była nauczycielką i autorką podręczników szkolnych, katoliczką, ale pochodzącą z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Świadomość żydowskiego pochodzenia znalazła później, w czasie zagłady, odbicie w twórczości tego poety. Matka współpracowała z popularnym czasopismem dla dzieci i młodzieży, Płomyczek, który jeszcze przecież grubo po wojnie wychodził i dobrze go pamiętamy. Wraz z inną nauczycielką, Anną Oderfeldówną, ogłosiła wielokrotnie, zresztą wznawiane w późniejszych latach, ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne pod wspólną nazwą Patrzę i opisuję. W przeciwieństwie do męża była żarliwą katoliczką i przekazała przyszłemu poecie doskonałą znajomość Pisma Świętego. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się i mieszkał początkowo przy ulicy Bagatela 10, ale był chorowity. W dzieciństwie chorował na astmę, miał słabe serce. No i był też stale zagrożony gruźlicą. Matka miała duże problemy w ogóle z zajściem w ciążę. Kilka razy poroniła, a córeczka o imieniu Kamila, która urodziła się jako pierwsza i zmarła bardzo wcześnie, no potem dała jakby imię Krzysztofowi, drugie imię, Krzysztofowi Kamilowi. Mały Baczyński był oczkiem w głowie matki, która właściwie drżała ze strachu, że po prostu może go stracić. Obawiając się o syna, o jego zdrowie, na przykład nie pozwalała mu, aby po zmroku wychodził z domu i kazała zawsze wracać jeszcze za dnia. Stosunki między rodzicami poety nie układały się dobrze, co w końcu doprowadziło do separacji. Natomiast więź z matką, która samotnie wychowywała przyszłego wielkiego poetę, pozostała do końca jedną z najważniejszych relacji w życiu poety. Od roku 1931 Baczyński uczył się w Państwowym Gimnazjum imienia Stefana Batorego. A następnie w tej samej szkole, no chyba bodaj w roku 1937, rozpoczął naukę w nowo utworzonym dwuletnim liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu humanistycznym. I tam właśnie w 1939 roku, w maju, otrzymał świadectwo dojrzałości. Baczyński zaczął pisać wiersze już jako uczeń. No, nie był wybitny uczeń, na świadectwach przeważały jednak trójki, ale bardzo wysokie oceny zbierał z rysunków i po maturze zamierzał właśnie zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. Odznaczał się natomiast wielkim znawstwem współczesnej mu literatury. Wiadomo, że fascynował się Ferdy Durkę, Gombrowicza. Znał się z Czesławem Miłoszem, zresztą cenili się nawzajem. Obu poetów traktowano z szacunkiem, pokładano w nich duże nadzieje. Wróżono im zresztą świetlaną przyszłość i sukces. Na gruncie literackim to było pod koniec lat 30. No i w czasie okupacji. Krzysztof Kamil znał ponadprzeciętnie literaturę francuską, a w późniejszych latach pisał także wiersze po francusku. No, był pod natchnieniem języka francuskiego, francuskiej poezji i prozy. W jego klasie, tam właśnie u Batorego, uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich grup szturmowych, Szarych Szeregów. Tadeusz Zawadzki z Ośka, Jan Bytnar Rudy i Maciej Aleksy Dawidowski, znany pod pseudonimem Alek. W latach 34-35 Baczyński był harcerzem działającej przy szkole 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Pomarańczarnia. W czasie nauki gimnazjalnej działał też w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Ten związek nazywał się Spartakus. Była to organizacja półlegalna uczniów szkół średnich, ale pod patronatem PPS-u. Baczyński był wówczas wraz ze swoim przyjacielem Konstantym Jeleńskim sympatykiem trockizmu. Uczniem był średnim, jak powiedziałem, choć nie miał szczególnych trudności właściwie z żadnym przedmiotem, ale na jego świadectwach szkolnych więcej figurowało trójek niż innych stopni. Jako ciekawostkę mogę dodać, że na jednym z zachowanych świadectw, bo takowe przetrwały, nawet postępy z języka polskiego ocenione zostały przez nauczycieli jako tylko dostateczne. Konsekwentnie za to przez cały czas pobytu w szkole miał bardzo dobre wyniki właśnie ze sztuk plastycznych. Baczyński właściwie nie lubił szkoły i nie zachował o niej jakichś najcieplejszych wspomnień. Od 1937 roku był współredaktorem takiego pisma Strzały, wydawanego do lutego 1938, czyli tej organizacji Spartakus. Na łamach tego pisma zadebiutował jako poeta wierszem pod tytułem Wypadek przy pracy. Wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie studiów w ASP, marzył o karierze konkretnej, to znaczy grafika lub ilustratora.
I od 1936 już nie mieszkał w Śródmieściu, mieszkał bliżej Wisły, to znaczy przy ulicy Hołówki 3, to jest w pobliżu ulicy Czerniakowskiej. Początkowo numer mieszkania 52, a od roku 1942 numer mieszkania 83. Po utworzeniu w 1940 roku getta w Warszawie pozostał z matką po tak zwanej aryjskiej stronie, ryzykując, że w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia po prostu będzie rozstrzelany na miejscu. 3 czerwca 1942 roku wziął ślub z Barbarą Drabczyńską. Odbyło się on 3 czerwca 1942 roku wziął ślub z Barbarą Drabczyńską w kościele Świętej Trójcy na Solcu. Od jesieni 1942 roku do lata 1943 studiował polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się pracą dorywczą, szklił okna, malował szyldy, pracował nawet u węglarza gdzieś na Czerniakowie, przyjmował telefoniczne zlecenia w zakładach sanitarnych. No to była taki sposób po prostu zarobkowania, zresztą charakterystyczny dla wielu ludzi z inteligencji. Uczył się także w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Od lipca 1943 roku był sekcyjnym w drugim plutonie Alek, drugiej kompanii Rudy, batalionu Zośka Armii Krajowej w stopniu starszego strzelca. Pod pseudonimem Krzysztof, ale miał też pseudonim drugi, mniej znany, Zieliński. Studia polonistyczne porzucił, aby poświęcić się właściwie konspiracji, no i tworzeniu. Wtedy pisał najwięcej. Twierdził, że jeżeli będzie mu to dane, to do nauki jeszcze kiedyś powróci, ale nie teraz. W mieszkaniu przy Hołówki miał skrytkę na broń, w której trzymał swojego Thompsona, dwa steny, MP40, granaty, materiały minerskie, a także podręczniki, mapy i konspiracyjną prasę. Uczestniczył w akcji wykolejenia pociągu niemieckiego jadącego z frontu wschodniego do Berlina na odcinku Tłuszcz-Urle. Ta akcja Armii Krajowej, zresztą bardzo słynna, odbyła się 27 kwietnia 1944 roku. Po ukończeniu turnusu szkoły podchorążych rezerwy piechoty Agricola rozkazem jej komendanta porucznika Gustawa 25 maja 1944 roku otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Jednocześnie tworzył, pisał. Był kierownikiem działu poezji miesięcznika społeczno-literackiego, który nazywał się Droga i wydawany był od grudnia 1943 mniej więcej do kwietnia 1944 roku. Rozkazem dowódcy drugiej kompanii batalionu Zośka podchorążego Andrzeja Romockiego Morro z 1 lipca 1944 zwolniony z funkcji z powodu małej przydatności w warunkach polowych z jednoczesną prośbą o objęcie nieoficjalnego stanowiska szefa prasowego kompanii. Kilka dni później przeszedł do harcerskiego batalionu Parasol na stanowisko zastępcy dowódcy 3 plutonu 3 kompanii. W Parasolu przyjął już inny pseudonim, to znaczy Krzyś. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył go w rejonie Placu Teatralnego. Został tam wysłany po odbiór butów dla swojego oddziału, ale nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej, to było Dom Starców na Woli przy ulicy Karolkowej, przyłączył się po prostu do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik Leszek, dowódca reduty Ratusz Pałac Blanka. Był to odcinek dowodzony w ogóle przez kapitana Gozdawę. Baczyński poległ na posterunku w Pałacu Blanka w dniu 4 sierpnia 1944 roku w godzinach popołudniowych około godziny 16. Śmiertelnie raniony przez strzelca niemieckiego, wyborowego, ulokowanego prawdopodobnie w gmachu Teatru Wielkiego. Pochowano pierwotnie Baczyńskiego na tyłach Pałacu Jabłonowskich, na takim dziedzińcu, natomiast po wojnie jego ciało przeniesiono uroczyście na cmentarz wojskowy na Powązkach. Cóż pozostało? Zachowały się wszystkie jego dzieła, to znaczy ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Zachowało się również kilkaset rysunków i grafik Baczyńskiego, jak na przykład ilustracje do poszczególnych wierszy, projekty okładek własnych tomików, kolekcja rysunków z psem Baczyńskiego, ponadto studium kocich łebków czy rysunki o tematyce orientalnej. Nic nie powróci. Oto czasy już zapomniane. Tylko w lustrach zasiada się ciemność w moje własne odbicia, jakże zła i pusta. O, znam, na pamięć znam.
i nie chcę powtórzyć. Naprzód znać nie mogę moich postaci. Tak umieram, współobjawionym w ustach Bogiem. I teraz znów siedzimy kołem i planet dudni deszcz o mury i ciężki wzrok jak sznur nad stołem i stoją ciszy chmury. I jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak wielki obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem prosty. A drugi z nas to jestem ja, którym nienawiść drżącą począł i nóż mi błyska, to nie łza zdrętwych jak woda oczu. A trzeci z nas to jestem ja, odbity w wypłakanych łzach i ból mój jest jak wielka ciemność. I czwarty ten, którego znam, który nauczę znów pokory te moje czasy nadaremne i serce moje bardzo chore na śmierć, która się lęgnie we mnie. Magia domu przy ulicy Polnej jest urzekająca. Dom ten kryje wielką historię związaną z obecnością, życiem i działalnością wielu osób, których nazwiska przeszły do historii Polski, do historii literatury, do historii kultury wreszcie. Jako kierownik Muzeum Marii Dąbrowskiej nie jestem jednak wcale zazdrosna o to, że dom ten wiąże się jeszcze z tak wybitnymi nazwiskami jak właśnie Krzysztof Kamil Baczyński. Przeciwnie, mam nadzieję, że dzięki temu filmowi Polna 40 zacznie się kojarzyć wszystkim nie z samą Dąbrowską, ale także z wielkim poetą Polski walczącej. To tylko powód do radości i do jeszcze większego docenienia tego wspaniałego i tak bardzo unikatowego na mapie Warszawy powojennej miejsca. Setki, a może i tysiące podobnych miejsc zabrała stolicy wojna. Kamienica przy Polnej 40, jak w Soczewce, skupia wspaniałe wątki wiążące się z losami warszawskiej inteligencji, z dziejami naszej kultury, z osobowościami ludzi, twórczości, czynu i walki. Nasz film, jak sądzę, rzucił nieco światła na niezwykłe, cenne i bardzo specyficzne miejsce, jakim jest wspaniały dom przy ulicy Polnej. Zapraszamy do Muzeum Marii Dąbrowskiej, które stara się, by pamięć o wielkich postaciach naszego miasta trwała, a chyba nic tak bardzo nie może ich przybliżyć współczesnym pokoleniom, jak miejsce, w których żyli, pracowali, tworzyli.